Czyli pan jest tutaj tym jednym z, dwójki bohaterów, ale mam wrażenie, że poza tym, że ta wycieczkowa część książki powstała i został panu pęk wspomnień, to Afryka Południowa niewiele pana zmieniła. Nie jest pan na końcu tej książki chyba innym człowiekiem niż był pan na początku. Czy się mylę? To już trzeba by wypytać moich bliskich ludzi, którzy mnie znają. No bo ja spoglądając w głąb jakiejś takiej ogromnej, ogromnej zmiany rzeczywiście nie mogę dostrzec. Ale to w ogóle tu jest pytanie, czy podróż ma obowiązek nas zmienić? Czy to jest tak, że to jest taka maszynka, która kroi, do której się wrzuca człowieka, kroi go i składa i wychodzi z drugiej strony ktoś inny, ktoś odmieniony. Tam do tego nie doszło, natomiast być może zaszły jakieś takie nie wiem, czy to jest w ogóle sens mówić o jakichś takich drobiazgach, ale nauczyłem się pewnych banalnych rzeczy, które we mnie, mam nadzieję, zostaną. No, z tym, że to są takie banały, o których nawet trochę wstyd mówić. Na przykład szacunek, zwiększył mi się szacunek dla odmienności. Przestałem ufać stereotypom, bo ja się momentami naprawdę bałem, jak tam, zwłaszcza przed wyjazdem, jak mi wszyscy nawijali makaron na uszy, żebym nie jechał do tego RPA, tylko gdzie jest bezpiecznie. Jak 10. osoba panu mówi, że pana tam zabiło, to pan zaczyna tę możliwość brać jako w jakiś sposób ewentualność, prawdopodobną, tak, prawda? Realną. A drugą rzeczą, która no, nie ma praktycznego przełożenia na życie, ale jest cenna, ją naprawdę każdemu polecam. No, jestem stary chłop, mam 36 lat i tam odkryłem jakąś taką z jednej strony dojrzałą, a z drugiej strony bardzo dziecinną radość z obcowania z przyrodą. Mhm. Wynika to z tego, że przyroda akurat na tym kawałku lądu wygląda zupełnie inaczej niż to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Bo mamy w Europie, w ogóle w kulturze, w świecie euroatlantyckim mamy dosyć wyraźną barierę pomiędzy człowiekiem a przyrodą, prawda? Jeżeli no, pan się przejdzie po Warszawie, tu są parki, drzewa posadzone wszędzie, jak pan nawet wyjeżdżamy z Warszawy, las koło drogi, kończy się miasto, zaczyna się, powiedzmy, przyroda, prawda? Są te dwa światy, które tak się co najwyżej o siebie ocierają, a tam, poza oczywiście dużymi aglomeracjami, jedno przechodzi w drugie. Te światy funkcjonują razem. Właściwie to jest jeden świat. Są chatki otoczone przez burz. Lampart, przepiękny, zresztą zatańczył w świetle reflektorów naszego samochodu. I to się stało nie w parku, tylko na normalnej takiej drodze. Pawiany przechodzące całe stado korytem wyschniętej rzeki przed 30 metrów od naszego domu, małpy wyżerające nam jedzenie, otoczyły nas słonie, mnóstwo takich rzeczy. I to, ta przyroda jest dużo, dużo bliżej. Mało tego, jest dużo, dużo większa, bo lew jest większy od rysia. I z jednej strony, no, bardzo się cieszę, bo przyrodą się z reguły cieszą dzieci albo starcy. Albo Wajrak, redaktor. No, szacunek dla redaktora Wajraka. Tak. A ja jak gdyby znalazłem sobie tę radość, ja się tego w sobie jak gdyby się nie oczekiwałem, że ta furtka we mnie się otworzy. I cieszę się, bo za tym nie poszła jakaś taka ckliwość. Mi się wydaje, że bardzo łatwo jest głupio się cieszyć przyrodą. Nie wiem, pochylać się nad każdym robaczkiem, płakać nad przejechaną sarenką. No, poeci się pochylali nad żuczkiem, no to nikt się z nich nie śmiał. W jakiejś oryginalnej koszulce dzisiaj pan. Nie jest oryginalna koszulka, to jest koszulka grupy Dead Goats. No, oczywiście, Dead Goats. Za 20 czy tam 30 zł. Jest to stała moja zasada, po pierwsze, bywania w programach telewizyjnych i uczestniczenia w sesjach fotograficznych w koszulkach polskich zespołów metalowych, a poza tym zawsze staram się wspierać młode zespoły
kupuję koszulki, kupuję płyty, potem mi się to targa, niszczy, mam czym podłogę wytrzeć, ale no, staram się przynajmniej jakoś tam młodym w tej ciężkiej doli grajka, wyjca ulżyć.